z kwiaciarni przywiozła mi kwiaty, bo dzisiaj jest lany poniedziałek, więc takie kwiatki przywiozła mi do domu. Zobaczcie, tutaj mam tą wielką torbę i naprawdę kolorystycznie to zobaczcie, bardzo ładnie. O, bardzo ładnie współgra. Kwiatki są takie pastelowe, bardzo ładne. Tutaj mamy goździki, tulipany. A to są, te wyglądają jak takie lwie paszcze, tylko że takie jakieś długie. Nie wiem, co to są za kwiaty, ale bardzo ładny bukiet, zobaczcie. O. Więc ja je wkładam do wody i widzimy się później. Mamy kwiatki wstawione do wody. Tutaj, żebym, wiecie, tylko same łodyżki, żeby mi się ten papier nie zamoczył. I zaraz będę wystawiać na balkon. Kolejnego dnia już, bo dzisiaj mamy 19 kwietnia, mamy już środę, już mamy po świętach, ja przychodzę do Was, żeby się przywitać. Słuchajcie, dzisiaj jest masakrycznie zimno, jest po prostu tak zimno, z powodzeniem naprawdę można założyć zimową kurtkę, opatulić się kapturem i wtedy może byśmy przetrwali na dworzu. Słuchajcie, dzisiaj dzień... Dużo się dzisiaj od rana działo, teraz mamy godzinę, no już po 13. Dużo rzeczy dzisiaj udało nam się załatwić, bo dzisiaj jakoś tak wszystko nam sprawnie poszło. Mamy kupione już parapety, wybraliśmy dzisiaj parapety do naszego remontu. Kupiliśmy już dzisiaj kanapę, wybraliśmy kanapę, także już te dwie rzeczy są załatwione. Byłam u dentysty, więc nie patrzcie na mój wygląd, ale jestem troszeczkę zmarnowana, więc tak to wygląda. Kupiliśmy też farbę, ale to w swoim czasie Wam pokażę. I byliśmy też w Lidlu na zakupach, no bo wiadomo, w lodówce po świętach zrobiło się pusto. Ja też specjalnie nic nie robiłam na święta, bo my w drugi dzień świąt szliśmy na ślub i na wesele, więc no... Tam było jedzenie przepyszne. I tak, kochani, tutaj mam wielką torbę i tutaj mam wielką torbę. Tutaj sobie kot siedzi zainteresowany. Kupiłam chlebek. Kolejna rzecz, to truskawki. Były w fajnej cenie, chyba 3,99. Kupiliśmy znowu te wafle ryżowe. Może nawet w tym filmiku, albo w poprzednim. Tak, w poprzednim. Pokazywałam Wam takie wafle kukurydziane, ale wtedy miałam właśnie z... solą morską i amarantusem. Są różne rodzaje, naprawdę. Są chyba z nasionami chia. Są jeszcze, chyba są cztery rodzaje. My tym razem wybraliśmy czarny pieprz i konopie. Jakkolwiek to brzmi. Zobaczymy, co to ciekawego będzie i jak to będzie smakować. Czy też będą takie dobre jak tamte właśnie z solą morską i amarantusem. Więc taka rzecz. Takie marmolatki wiśniowe, bardzo lubimy te ciastka, więc tak, tutaj kupiliśmy taki chlebek, to jest taki ciemny, ciemny chleb, o, zobaczymy, co to tutaj ciekawego jest, nie wiem, gdzie już to odkładać, może tutaj na razie położę, patrzymy, co tutaj dalej mamy, serek wiejski, jedna sztuka, tutaj mamy parówki z szynki, tutaj mamy polędwicę taką łososiową. Tutaj mamy boczek. Tu mamy polędwicę sopocką. I mamy ser taki z dziurami. Dalej.
chusteczki nawilżające, taki makaron, zostało mi, o tutaj jest mus, taki owocowy z marakują, to dla mojego syna, i natka pietruszki zawsze do obiadu się przyda, więc to by była jedna porcja. I teraz przechodzimy do tej wielkiej torby. Tutaj mam tak, chusteczki higieniczne, bo się skończyły. Tutaj mam mięso mielone z łopatki. Tak, z łopatki wieprzowej. Hej, kochanie. Tutaj kupiłam taki ogromny makaron i on był przeceniony. Kosztował tylko tak, 2 złote. Jest bardzo duża, ale zawsze z jakimś fajnym sosem można zjeść. My bardzo lubimy makarony. Tutaj mamy co? Tutaj mamy kawę, bo już się skończyła, a właściwie została tylko odrobina na jedną filiżankę. I mamy 3 opakowania, 3 kartoniki mleka. Ogóreczki mamy konserwowe takie, o, bardzo lubimy. Jeszcze tutaj mamy wodę, 3 butelki wody. 3 wody mamy, jedną średnio gazowaną i 2 niegazowane. O. Tak, kochani, wyobrażam sobie właśnie ten ogromny makaron zjeść na przykład z jakimś takim, wiecie, zielonym pesto. Myślę, że byłby przepyszny, więc tak. Hej, kochani, witam się z Wami troszeczkę później. Zobaczcie, jeszcze przyszła do mnie jedna spóźniona kartka wielkanocna. Zobaczcie, jaka śliczna. A tutaj mam ciasto, leśny mech. Na osłodę i kawkę po obiednią. I tutaj mam kawałeczek ciasta. To jest takie wiosenne, zielone ciasto. Jeżeli macie ochotę zrobić same takie ciasto, to u mnie na kanale jest przepis. Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to ja Wam dam linka pod spodem.